Grzegorz Collins był niedawno gościem programu śniadaniowego. W wywiadzie chętnie opowiadał o swoim nowym projekcie telewizyjnym w telewizji TTV, w którym występuje razem z Sylwią Bombą. Podczas rozmowy wydało się, że obydwoje zdołali się do siebie zbliżyć, ale informacja o rozwoju ich relacji ujawniła się mimochodem. Collins wyjawił, że do programu poszedł z bratem, ale dzisiejszy odcinek będzie oglądał z Sylwią Bombą, z którą miał okazję pracować w programie, bliżej się poznać i doświadczyć różnych, dziwnych, ale pozytywnych rzeczy. Prowadzący zaczęli zadawać pytania na temat relacji między nimi, sugerując, że serce Collinsa mogło mocniej zabijać, jednak aktor unikał oficjalnego potwierdzenia związku. Collins zareagował żartem, mówiąc o czasie antenowym i używając humoru, aby przejść do innych tematów. Od tamtej pory para nie komentowała publicznie swojej relacji poza pracą, choć Sylwia Bomba czasami wspominała o miłych chwilach spędzonych na planie. W jej życiu prywatnym ostatnio nie było najlepiej, musiała zmierzyć się m.in. ze śmiercią ojca swojej córeczki, z którym wcześniej się rozstała. Sylwia Bomba przyznała w jednym z wywiadów, że jeszcze nie poinformowała swojego dziecka o śmierci Jacka Ochmana, byłego partnera. Zdaniem psychologa, zdecydowała się na to, aby nie obciążać swojej córki tą trudną informacją, szczególnie że Ochman nie był obecny w życiu dziecka. Planuje to zrobić w odpowiednim czasie, ale nie określiła jeszcze kiedy. Sylwia Bomba i Grzegorz Collins oficjalnie ujawnili swój związek na publicznym wydarzeniu, wieczorze charytatywnym Gwiazd Dobroczynności. Para pojawiła się razem, prezentując się uśmiechnięci i szczęśliwi. Sylwia miała na sobie czerwoną sukienkę z dekoltem, podczas gdy Grzegorz ubrany był w klasyczny czarny garnitur. To pierwsze publiczne wystąpienie pary od momentu ujawnienia ich relacji. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.